I just wanted all of you people in this room to know that Courtney Love is the best fuck in the world. Give me a five. Czary miałem. Kacper? No ja też muszę powiedzieć, że miałem. To, co tobie się dzisiaj udało i co zrobiło na mnie ogromne wrażenie, to jest uchwycić coś, co dużo trudniej jest jakby opisać mi słowami. Krótko mówiąc, to bardzo jest takie tajemnicze, nieprzeniknione i chcesz się w to wpatrywać i jakby zobaczyć, o co chodzi. I ty to miałeś. To jest strasznie fajne, że mogliśmy zobaczyć tę twoją kompletnie inną stronę. Więc... Również się cieszę, dzięki. Adaś? Referencją był koncert i jednak ta jego taka prezencja, to za mało powiedziane. Aura. Ta aura, tak. Ten klimat Kurta Cobaina, który tak naprawdę z jednej strony jest prosty do oddania, bo właściwie niewiele robisz gestami, ale no jednak cholernie trudny. I tobie dzisiaj się udało tak fajnie trafić w punkt. Choć wokalnie momentami mi się to nie kleiło, ale to może przez za duże przyzwyczajenie do oryginału. Fajnie, że można cię było zobaczyć od tej strony. Dzięki. Małgosiu? Ja nie mogę tutaj się pochwalić, że byłam na koncercie Nirwany, natomiast byłam na tym targu rybnym, gdzie oni bardzo często występowali w Seattle i tam jest tabliczka pamiątkowa z tej okazji i to bardzo jest takie unikalne miejsce śmierdzące rybą. Natomiast w momencie tego refrenu mam wrażenie, że jemu bardziej to się wydzierało z trzewi, a tobie bardziej z gardła. Rozumiesz, jakby wyżej był ten punkt ciężkości, który powodował ból egzystencji, tak zwany Weltschmerz. Co nie zmienia faktu, że był to wspaniały występ. Także fajnie i miło było cię poznać. Dzięki wielkie. Kasieńko. To ja wam teraz powiem, bo ja wiem. Dawaj. Bo ja mam teorię na temat, dlaczego to był taki wybór akurat tej wersji koncertowej Kurta Cobaina. Ponieważ tam trzepot fryzu jest nieco spokojniejszy niż w klipie, a gdyby trzepot był jednak większy, to potem się ląduje tak jak przyjaciel tam stojący obok i już po trzepocie zostaje wspomnienie tylko. No prawda, po ale prostu... ja trzepię innymi włosami. Nie, no ale to słuchaj. Tymi no, tutaj. Na brwiach. Na brwiach. Na brwiach. Tak. Dzisiejszy występ był świetny i poproszę, piękne brawa, bo nie było tam w ogóle ciebie. Ja na przykład osiągnąłem stan Nirwany, słuchając ciebie. Ja już przyszedłem, gotowy. Proszę państwa, Maurycy Popiel jako Kurt Cobain. Dziękujemy serdecznie, fantastyczny występ.